10 przypadków propagandy. Propaganda to celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowania zbiorowości ludzkiej lub jednostki. Przedstawię wam dziś 10 przykładów propagandy, zarówno tej współczesnej, jak i historycznej. Zobaczcie w jaki sposób próbowano nami manipulować bądź próbuje się manipulować. Propaganda sukcesu jest to rodzaj propagandy wyolbrzymiający sukcesy ekipy rządzącej. Wszystkie problemy zostają zminimalizowane, odpowiedzialność za nie zrzuca się na poprzednią ekipę, wrogie siły i te podobne. Co ciekawe, propaganda sukcesu była obecna zawsze, była obecna zarządów PO, jest obecna zarządów PiS i to jest normalne, że media należące do władzy będą mówiły dobrze o władzy, bo jak mają mówić Możecie się zdziwić, ale jeśli chodzi o Polskę, to ani PO, ani PiS nie byli najprężniej działającymi ugrupowaniami w tej kwestii. Najbardziej o propagandę sukcesu dbał Edward Gierek za czasów PRL. Język propagandy operował chwytliwymi hasłami typu: aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej, albo cud gospodarczy, dynamiczny rozwój, budowanie drugiej Polski. Z tamtych czasów pochodzi również nagłaśnianie przez prasę i telewizję twierdzenia, że Polska była wówczas ósmą potęgą gospodarczą świata, mieszcząc się wśród 10 najszybciej rozwijających się państw świata. Miejsce pierwsze w tej propagandzie zajmował oczywiście Związek Radziecki, potem USA, następnie cztery największe kraje europejskie oraz Japonia, a PRL ósme. Oczywiście to kłamstwo, ale pisząc to, przypomniała mi się Tuskowa Zielona Wyspa. To też jest propaganda sukcesu. Historia Polski. Zjawisko propagandowej historii Polski również było obecne i jest obecne. Aktualnie wywyższa się stronę narodowo-dmowski, narodowe siły zbrojne, miecz i Pług. Wszyscy byli wspaniali, zaś stronę wschodnią, powiedzmy Gwardia Ludowa czy rząd PRL, no to było złe. Oni kradli, kolaborowali ze Związkiem Radzieckim, mimo że oczywiste jest, że również w organizacjach narodowych byli kolaboranci, a w organizacjach komunistycznych byli patrioci, tylko poglądy mieli niezbyt mądre, ale to nie oznacza, że chcieli działać. Na Szkoda państwa, tak? Za PRL-u było odwrotnie. W latach PRL-u próbowano napisać od nowa historii Polski oraz historię społeczeństw ludzkich jako całość. Na tym tle na celowniku propagandy znalazły się ugrupowania nacjonalistyczne i antykomunistyczne, zwłaszcza Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne, uznawane za organizacje faszystowskie i określane wspólnym mianem zaplutego karła reakcji. W okresie stalinizmu propaganda atakowała tradycje niepodległościowe, m.in. historycy Stefan Arski i Tadeusz Erek pisali o Józefie Piłsudskim, iż głęboko sięgały korzenie jego zdrady i zaprzaństwa. Żydę Komuna. To jest ciekawe zjawisko, bo Żyto-Komuna to część propagandy przedwojennej, w której nadal wierzą ludzie. Pojęcie to pojawiło się na przełomie II i III dziesięciolecia XX wieku w związku z przypisywaniem Żydom kierowania ruchem komunistycznym, tak w Rosji Radzieckiej czy późniejszym Związku Radzieckim. Określenie to zdobyło popularność wśród przeciwników leninizmu w czasie wojny domowej w Rosji. W Polsce określeniem Żydokomuna posługiwała się w swej propagandzie Narodowa Demokracja już w 1920. Roku. I jasne, w tamtym okresie było sporo Żydów w strukturach Związku Radzieckiego. Ale po II wojnie światowej zaczęły się prześladowania Żydów w Związku Radzieckim i polski rząd pomagał nawet im uciekać do Izraela. Opowiadam o tym na kanale Światowa Historia w odcinku o Żydokomunie. Minęło już 100 lat od propagandy Żydokomunistycznej, a do dziś ludzie wierzą, że Żydzi współpracują z Rosją, mimo że od 60 lat Żydzi soła, przynajmniej jeszcze niedawno byli tam prześladowani. To się nazywa siła propagandy. Propaganda amerykańska w Japonii, czyli coś, co zniszczyło kulturę Japonii. W 1945 roku Japonia po raz pierwszy w historii znalazła się pod obcą okupacją. Przyjęto wtedy zasadę rządów Japończyków którzy realizowali doktryny władz okupacyjnych. Teoretycznie okupacja zakończyła się w 1952 roku, kiedy wszedł w życie Traktat Pokojowy, podpisany rok wcześniej z San Francisco przez Japonię, USA oraz 47 innych państw, ale rząd ustanowiony przez Amerykanów pozostał i rozpoczęła się amerykanizacja kultury japońskiej poprzez propagandę. Zmierzało to do wymazania wszelkich wartości imperialnych Japończyków, walki, honoru, odwagi... Kodeksu Samurajów, a wprowadzenie różowego, niegroźnego i landrynkowego świata. Podam wam dwa przykłady, jako dowód na maczanie w tej zmianie paluchów przez Amerykanów. Po pierwsze, manga. Wiecie, to takie. Przy głupie chińskie bajki, choć są z Japonii, to ze względu na jakość można przypisać je Chinom. Ale to oczywiście japońskie kreskówki. O ile sama manga, czyli te komiksy, od XIX wieku były już popularne w Japonii i miały trochę bardziej poważny wydźwięk, tak animowana odmiana mangi, czyli anime, w takiej formie, jaką znamy dziś, to sprawka Amerykanów. Historia japońskiej animacji sięga początków XX wieku, kiedy to japońscy filmowcy eksperymentowali z technikami animacji znanymi we Francji czy Niemczech. W okresie II Wojny światowej wykorzystywano te filmiki oczywiście w celach propagandowych, aby umacniać nacjonalizm i kult cesarza. Wtedy te animacje naprawdę miały klimat, mówię Wam. Po wojnie i w latach 50. nastąpił zastój w japońskim przemyśle filmowym, głównie z powodu popularności produkcji amerykańskich pochodzących z wytwórni Walt Disney. Pod tego wpływem japońskie filmy stały się różowe i cukrowe. Niestety, Nawoływały zresztą do dziś, nawołują bardziej do delikatności i słodkości niż odwagi. Druga rzecz poważniejsza gejsze. Gejsza to osoba w Japonii o umiejętnościach artystycznych, bawiąca gości rozmową, tańcem, śpiewem i na instrumentach czy parzeniem herbaty. Część kultury Japonii. Propaganda amerykańska sprawiła, że kobiety te stały się postrzegane jako prostytutki. Błędny wizerunek gejszy jako prostytutki na zachodzie wziął się przede wszystkim stąd, że Amerykanie okupujący Japonię po II wojnie światowej korzystali z usług japońskich prostytutek, które często stylizowały się ku cieszy Amerykanów na gejsze. Rozpropagowano ten wizerunek gejszy prostytutki właściwie na całym zachodzie. Fakt, gdzieś tam w zamierzchłych czasach prostytutki były gejszami, ale to już przeszłość i dziś ten wizerunek wywodzi się od Amerykanów. Wojna w Palestynie, konflikt izraelsko-arabski obejmujący okres ponad pół wieku politycznych napięć i jawnych niechęci pomiędzy Arabami a Żydami na Bliskim Wschodzie. Sprawa jest prosta. Ziemia Izraela, którą powszechnie nazywa się Palestyna, ale nazwę to wprowadzili dopiero Rzymianie, aby odciąć kulturowo Żydów od swojej ziemi, zawsze należała do Żydów. ONZ oddał im to terytorium po II wojnie światowej, kiedy tylko stała się bezpańska, gdyż Wielka Brytania zrezygnowała z tej ziemi. Aby uniknąć konfliktu, ONZ część dało Żydom, a część Arabom. Ale niezadowoleni Arabowie zaatakowali Izrael, Żydzi się obronili i dowalili tak Arabom, że ci do dziś mają złość. Żydzi mają problem z terroryzmem, są ze wszystkich stron otoczeni wrogiem i bronią z całych sił swojej kultury przed wpływami islamu, jak to jest pokazywane w dzisiejszym internecie. O przywódcy Izraela mówi się zbrodniarz wojenny, wytyka się Żydom strzelanie do cywilnej części społeczeństwa Palestyny, przywołuje się zamachy na przywódców palestyńskich. To jest część jednej wielkiej propagandy kierującej swoją uwagę na tych niewinnych i pokojowych muzułmanach i co mnie dziwi, Polacy temu ulegają. Nie wiem, czy kojarzycie temat terroryzmu arabskiego. Arabowie zabili izraelskich sportowców. W odwecie za to izraelskie służby specjalne wykończyły przywódców siatki terrorystycznej Arabów. I to się nazywa zabijaniem niewinnych muzułmanów. Oglądaliście nagrania, gdzie rzekomo Żydzi strzelają do cywilów palestyńskich? Niestety nie mogę tutaj tego dodać, bo zablokują film, ale wam opowiem. Wielkie umocnienia izraelskie, mur, siatka, zasieki, tam żołnierze i masa Arabów protestuje. Wybuchają zamieszki i każdego Araba, który... Nie ucieka, Żydzi zabijają. A co mają robić, jak ci ludzie podbiegają i się wysadzają w powietrze? Tak samo działał ISAF w trakcie okupacji Iraku, gdzie jedna ze stref okupacyjnych należała do Polaków, bo tak się walczy na Bliskim Wschodzie, otwiera się ogień do osób, które przekraczają daną strefę. Sami Polacy strzelali do ciężarówek, czy do dzieci, czy do kobiet, które zbliżyły się, ponieważ Każda ta osoba mogła w pewnym momencie wybuchnąć. Bawi mnie już czasem to, co się mówi o tym konflikcie, a jak ktoś akurat nie ma wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, to po prostu w to wszystko wierzy, a tak serio. Naprawdę są chrześcijanie czy katolicy, którzy wolą oddać ziemię świętą w ręce Arabów, którzy to zniszczą, spalą i postawią meczety niż w ręce Żydów, dla których miejsce narodzin Jezusa jest tak samo święte jak dla nas. Che Guevara, latynoamerykański rewolucjonista, pisarz zawodu lekarz. Propaganda amerykańska zrobiła z niego wielkiego komunistę i zbrodniarza wojennego. A jak było? W 1959 roku rząd rewolucyjny przejął władzę na Kubie. Cze został mianowany wtedy szefem więzienia La Cabana, gdzie zarządzał wydawaniem wyroków na zbrodniarzy wojennych. W tym czasie nastąpiła nacjonalizacja amerykańskiego kapitału na Kubie. Stany poniosły olbrzymie straty i nalegali na odszkodowania. Fidel Castro się na to nie zgodził, więc Amerykanie rozpoczęli wielki teatr oczerniający przywódców kubańskich, w tym Cze. i oskarżono go Właściwie o wszystko, choć sam właściwie nie był komunistą. No właśnie, niby komunistami nazywali się tam wszyscy, ale mówili to w kontekście antykapitalizmu, gdyż tak jak nam zagrał na nosie nazizm czy komunizm, ich terroryzował kapitalizm. Więc nazywali się opozycjonistami kapitalizmu. Czyli komunistami, ale w rządzie rewolucyjnym działały różne opcje polityczne. Fidel Castro był takim komunistą w naszym rozumieniu. Wspierał Związek Radziecki, chciał, żeby wszystko było państwowe i rozdawał pieniądze za nic po prostu za nierobienie. Każdemu dawał mieszkanie i tak dalej. Enrique Oltuski, inny przywódca rewolucji, był kapitalistą. Chciał ono rozdać wszystko ludziom i przekształcić to w ich własność, a następnie pobierać duży podatek, aż właściciel otrzymanego miejsca spłacił ci w ratach i wtedy to będzie w 100% kogoś. Che Guevara zaś był peronistą, czyli chciał przyjąć politykę Juana Perona z Argentyny, zaś Juan Peron był narodowcem. To była skrajna prawica i Cze reprezentował nacjonalizm. Nie popierał homoseksualistów, uważał, że ludzie mogą prowadzić kapitalizm, ale trzeba pilnować, aby ten kapitalizm był uczciwy. To była tak zwana trzecia droga, zapoczątkowana przez właśnie Juana Perona. Castro to się nie podobało i nawet w 1964 roku ani Cze, ani żaden z jego ludzi nie trafili do komunistycznego komitetu Kuby, o co Cze się wściekł. Cze i Castro prywatnie byli przyjaciółmi ale politycznie byli przeciwnikami i o tym się nie mówi, bo CZE tak dokonał Amerykanom, że propaganda oczerniająca go działa do dziś i może się wydawać, że zatrzymała się przed 1964 rokiem. Polskie obozy zagłady. Znajomy zwrot, prawda? Jest to błędne określenie stosowane w niektórych, szczególnie zachodnich mediach. Według niektórych poglądów sformułowanie wprowadzone jest celowo jako propaganda wymierzona w państwo polskie. Jako przykład, do czego może doprowadzić połączenie częstego używania frazy polskie obozy koncentracyjne, znikło znajomością historii, może świadczyć... Fakt, kiedy to przepytano uczniów amerykańskich, kogo były obozy koncentracyjne i kto to naziści, a ci odpowiadali, że Polacy. W innych przypadkach jest to oczywiście celowe działanie mające na celu oczarnienie Polski bądź wybielenie Niemców. Temat jest na tyle dobrze znany, że nie ma sensu się rozgadywać. Jak kogoś to interesuje, to zapraszam na kanał Światowa Historia. Tam już z rok temu opowiadałem historię tej propagandy. Jak z nią walczyć i jaki ja mam pomysł? Za przypisywanie zbrodni nazistowskich Polakom w wypojęciu ogólnym, bez podawania konkretów typu żołnierz AB w dniu 1 stycznia 1941 roku zastrzelił Żyda CD. Trzeba wprowadzić kary. Wiecie, pojedyncze sytuacje kolaboracji Polaków z Niemcami były, ale pojedyncze. Właściwie w każdym państwie Europy jakieś przypadki kolaboracji były. Jak ktoś przypisuje Polakom te zbrodnie konkretne, jak na przykład Jedwabnem, gdzie to nie wszystko zostało wyjaśnione, no to jest to gdzieś tam zrozumiałe, ponieważ ktoś podaje dokładne wydarzenie, tak? Ale jak ktoś przypisuje Polakom te zbrodnie w kontekście ogólnym, no to według mnie kara, nie wiem, 20 lat więzienia, a jak ktoś ze Stanów Zjednoczonych o wieto. no to list gończy za nim wysłać i piętno do końca życia na nim zostawić. W końcu w trakcie jakiejś tam podróży wpadnie w nasze ręce i się go aresztuje. Poza tym nie okłamujmy się, współcześni Polacy są antysemitami. Jak ja widzę komentarze, co ludzie piszą o Żydach, że ja powinienem zdechnąć razem z nimi i ich nie szkoda, jak płonęli w piecach, no to sorry. Polacy sami dają materiał do takiej propagandy i tworzą swój wizerunek. Drodzy Państwo, sami sobie zgotowaliśmy ten los. Mamy wielu neonazistów w naszym Państwie, no i trzeba zacząć od tego, że trzeba ich wyłapać jednego za drugim, pozamykać, a później zająć się kwestią kłamstw historycznych. Generał Anders, Władysław Albert Anders. To polski wojskowy i polityk, generał Dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w Związku Radzieckim oraz II Korpusu Polskiego, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, następca prezydenta RP na uchodźstwie w 1954 roku, mianowany przez władze migracyjne generałem broni. Od 1954 roku członek Rady Trzech, 26 września 1946 roku, tymczasowy rząd jedności narodowej na podstawie ustawy z 1920 roku o obywatelstwie państwa polskiego. Pozbawił Andersa obywatelstwa polskiego i stopnia generała w związku z przyjęciem bez zgody właściwych władz polskich urzędu publicznego w państwie obcym, a to podejmując się w funkcji współorganizatora Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczeń będącego formacją paramilitarną stanowiącą część armii brytyjskiej. Władze PRL za wszelką cenę próbowały umniejszyć jego zasługę pod Monte Cassino, co im na szczęście się nie udało. Wmawiano wtedy Polakom, że walki wygrały inne armie, a Anders po prostu zajął wzgórze. Nie jest to oczywiście prawdą. Trzecia Rzesza. Propaganda Trzeciej Rzeszy, kierowana przez ministra propagandy i oświecenia publicznego Józefa Goebbelsa, była jedną z najskuteczniejszych propagand na świecie. Była narzędziem nazistowskiej dezinformacji, oddziaływania na ludność przez środki masowego przekazu, jak radio, prasa czy kino. Pod koniec II wojny światowej zadaniem Goebbelsa stało się przygotowanie Niemców na krwawe starcia ze zbliżającą się do granic Rzeszy Armią Czerwoną. Skutkiem była fanatyczna obrona Berlina i mit hitlerowskiej Wunderwaffe, cudownej broni, która lada dzień miała odwrócić losy wojny. Praktycznym zastosowaniem propagandy filmów była promocja obozów koncentracyjnych. Nagrywano filmy z obozów, jak tam jest wspaniale, że ludzie mają dużo jedzenia, że mają turnieje w piłkę nożną i mogą spokojnie przeczekać wojnę pod wpływem tych filmów. Wielu Żydów zgłaszało się do obozów, że chce tam trafić z własnej woli, ale musiało być zdziwienie, kiedy widzieli, co tam się działo. Polecam film Chłopiec w pasiastej piżamie. Tam syn, szefa obozu koncentracyjnego, oglądał filmy propagandowe o obozach, a później sam taki obóz zobaczył. Warto zobaczyć ten film Kawał dobrego kina. Antykatyń. Opowiadam o tym na kanale Światowa Historia. Ten odcinek albo pojawi się lada moment, albo już jest, zależy, kiedy to oglądacie. Antykatyń to termin stosowany przez historyków na określenie radzieckiej i rosyjskiej akcji propagandowej, której celem jest relatywizacja zbrodni katyńskiej przez powiązanie jej z wysoką śmiertelnością wśród jeńców sowieckich w niewoli polskiej, rzekomo spowodowanej przez zbrodnie popełnione na jeńcach. Zapraszam na historię tam więcej na ten temat. Posłuchacie.